Cześć, z tej strony Charles. Witam wszystkich miłośników motoryzacji i zapraszam na nowość z Bawarii, czyli nowe BMW X2. A więc zaczynamy! Bardziej sportowo, progresywnie i indywidualnie. Tak wygląda druga generacja BMW X2. W stosunku do pierwszej generacji różnica jest zdecydowanie odczuwalna. Stylistyka przyciąga wzrok, przede wszystkim za sprawą sylwetki coupé SUV. Pod niektórymi kątami może się wydawać, że mamy do czynienia z modelami X4 czy X6. Na pewno X2 wygląda teraz dorośle i bardziej zadziornie, szczególnie w wersji M35i, co jest dla mnie plusem. Z przodu znajdziemy charakterystyczny dla tego modelu pionowy prószut z nerkami o całkiem znośnej wielkości, która po raz pierwszy w segmencie kompaktowym premium może być wyposażona w opcjonalne oświetlenie konturowe BMW Iconic Glow. Cieszy taka opcja, chociaż ja za nią osobiście nie przepadam. Znajdziemy tu również efektowne reflektory LED z pionowymi światłami do jazdy dziennej LED z lekkim zagięciem ku górze lamp. W wyposażeniu dodatkowym dostępne są też adaptacyjne reflektory diodowe z nieoślepiającymi matrycowymi światłami drogowymi. Linia dachu płynnie przechodzi w tył, tworząc sylwetkę w stylu coupé i bardzo ładne proporcje całości. W widoku z tyłu uwagę zwracają szerokie nadkola, masywny zderzak z potężnym dyfuzorem oraz nietypowe lampy z indywidualną sygnaturą świetlną. Całość, podobnie jak w innych nowych BMW-kach, na pewno jest kontrowersyjna, ale z ostateczną oceną zaczekam do jazd testowych. Wśród wariantów stylistycznych znajdziemy oczywiście wersję M, której cechy charakterystyczne to dwie pary końcówek rur wydechowych, 19-calowe pływające tarcze hamulcowe z 21-calowymi felgami, tylny spoiler M czy nerki w stylistyce M z poziomymi wlotami. We wszystkich innych wariantach modelu, w tym nowym BMW iX2, oferowany jest pakiet sportowy M obejmujący również aerodynamiczne detale zewnętrzne. Inną oferowaną opcją jest pakiet sportowy M Pro, który obejmuje rozszerzony zakres błyszczących elementów M Shadow Line, lampy M Shadow Line, tylny spoiler M i sportowy układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Lakier w nowym BMW iX2 oferowany jest w dwóch niemetalizowanych kolorach i 11 metalizowanych, w tym w nowym metalizowanym kolorze ognistej czerwieni. Ponadto oferowane są dwa mroźne lakiery Individual, a także szeroka gama lakierów specjalnych BMW. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz pod tym filmem łapkę w górę i zasubskrybujesz kanał. Dzięki temu mogę dalej testować, recenzować i prezentować samochody z całego świata. Długość nowego X2 wzrosła w stosunku do poprzedniego modelu o 194 mm do 4554 mm, szerokość o 21 mm do 1845 i wysokość o 64 mm do 1590 mm. Większy rozstaw osi i kół zwiększa zarówno komfort podróżowania na 5 siedzeniach, jak i wpływa na pojemność bagażnika. I tutaj właśnie w zależności od wariantu pojemność bagażnika wynosi od 560 do 1470 litrów przy rozłożonych siedzeniach. W iX2, czyli w elektrycznej wersji, jest to od 525 do 1400 litrów. We wnętrzu jest bardzo nowocześnie, deska rozdzielcza jest już dobrze znana chociażby z modelu X1. Znajdziemy tu zakrzywiony wyświetlacz, na który składają się cyfrowe zegary oraz centralny ekran systemu inforozrywki. Wszystko działa pod opieką BMW Operating System 9, który obsługuje się wyłącznie dotykowo lub głosowo. Nowy software multimedia zmienia nieco układ menu i według BMW upraszcza obsługę. BMW bawi się też w subskrypcję różnych funkcjonalności cyfrowych, np. dostęp do muzyki, gier czy wideo. Niech ktoś racjonalnie wytłumaczy mi po co. Nowe BMW X2 ma w ofercie również kartę Personal eSIM, przystosowaną do standardu telefonii komórkowej 5G, funkcję BMW Digital Key, profil BMW ID oraz standardową integrację smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto. Minus systemu inforozrywki, jak w wielu nowych modelach BMW, to brak fizycznych przycisków i pokręteł, w tym brak pokrętła iDrive. To niepotrzebny rozpraszacz od drogi. Przednia konsola ma dwa uchwyty na napoje i oświetloną półkę na smartfon z ładowaniem bezprzewodowym. Nowe fotele są również oferowane w perforowanej skórze z atrakcyjnym pikowaniem jako alternatywa dla tapicerki materiałowej. Oprócz tego opcjonalne oferowane są fotele sportowe z elektryczną regulacją i funkcją pamięci oraz podparciem lędźwiowym i funkcją masażu. Poprawiono również ochronę pasażerów. Standardowe wyposażenie obejmuje teraz poduszkę powietrzną między fotelami przednimi.
Wyposażenie standardowe BMW X2 obejmuje dwustrefową klimatyzację automatyczną, system nawigacji BMW Maps i skórzaną kierownicę sportową, automatyczną klapę bagażnika, 4 porty USB-C i po jednym gnieździe 12-woltowym na konsoli środkowej i w bagażniku. W porównaniu z poprzednim modelem znacznie rozszerzony został również zakres systemów wspomagających kierowcę i usług cyfrowych. W wyposażeniu opcjonalnym dostaniemy oczywiście ogrzewanie kierownicy, oświetlenie ambientowe, szklany dach panoramiczny czy system audio marki Harman Kardon. Najciekawszym elementem tej oferty jest szklany dach panoramiczny, którego ciemna szklana powierzchnia bezpośrednio styka się z przednią szybą i bocznymi ramami dachu bez żadnych dodatkowych elementów i rozciąga się daleko w tył. Opcjonalnie oferowany jest elektrycznie wysuwany i chowany hak holowniczy. Standardowe wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje najnowszą wersję ostrzegania przed kolizją czołową, tempomat z funkcją hamowania, wskazanie ograniczeń prędkości oraz ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z naprowadzaniem na pas. W standardzie jest również asystent parkowania obejmujący kamerę cofania i asystenta cofania. Opcjonalnie dostępne są m.in. asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu, aktywny tempomat z funkcją stop and go, aktywne prowadzenie do celu, ostrzeganie przy wysiadaniu, wyświetlacz head-up, surround view, zdalny widok 3D, rejestrator jazdy i zdalny rejestrator kradzieży. Zdalne są również aktualizacje oprogramowania, które umożliwiają szybko ulepszenie istniejących funkcji i dodawanie nowych. Czas na silniki. W gamie nie zabraknie motorów benzynowych jak i diesli, a do tego pojawią się oczywiście odmiany elektryczne. Gamę silników benzynowych rozpoczyna wersja S-Drive 20i. To trzycylindrowy motor 1,5 litra turbo o mocy 170 koni mechanicznych z układem mild hybrid, a moment obrotowy wynosi 280 Nm. Takie BMW X2 z napędem naprzód i 7-biegowym automatem osiągnie 100 km na godzinę w 8,3 sekundy. Kolejna benzynowa propozycja to wersja sportowa M35i X-Drive, która ma silnik 2.0 R4 osiągający moc 300 koni mechanicznych i 400 Nm momentu. 8-biegowa skrzynia automatyczna w połączeniu z takim napędem na 4 koła pozwala przyspieszyć od 0 do 100 na godzinę w 5,4 sekundy. W gamie diesli póki co można znaleźć tylko jeden silnik. BMW X2 S-Drive 18D ma 150 koni mechanicznych mocy i 360 Nm momentu z motoru o pojemności 2 litrów. Osiąga 100 km na godzinę w 8,9 sekundy. Z kolei iX2, czyli odmiana elektryczna, ma akumulator o pojemności 64,7 kWh netto, rozwija 313 koni mechanicznych i 494 Nm momentu, a setkę można uzyskać już w 5,6 sekundy. Zasięg to 449 km według normy WLTP. Z ciekawostek X2 i X2 montowane będą na jednej linii w zakładach BMW Group w Regensburgu. Przejdźmy teraz do dostępności i cen. Ceny oczywiście wzrosły względem poprzednika. Polski cennik rozpoczyna się od 195 tysięcy zł za benzynową wersję X2 S-Drive 20i. Wersja M35i X-Drive kosztuje 275 tysięcy zł, a diesel o oznaczeniu 18D 205 tysięcy zł. Cennik zamyka wersja elektryczna iX2 X-Drive 30, która zaczyna się od 267 tysięcy zł. Co ciekawe, nie jest droższa niż M35i. Te kwoty oczywiście z łatwością można zwiększyć, dodając opcję z konfiguratora. W późniejszym czasie do gamy dołączą również kolejne wersje, w tym mocniejszy diesel i druga wersja elektryczna. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowej generacji BMW X2. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być zawsze na bieżąco z nowymi filmami. To dzięki Wam mogę rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.